Brokuly, właściwości, zasady gotowania Brokuly naleza do rodziny kapustowatych. Były znane już w starożytności. Na europejskich stolach rozpowszechnili się w XVI wieku i do dziś są na naszym kontynencie popularne. Maja wiele zalet i to nie tylko tych smakowych. Salatwe w przygotowaniu, ale równocześnie można z nich komponować wykwintne dania, bo pasuje do wielu rzeczy. Brokuly Wartości odzywcze i właściwości brokuły mają silne działanie przeciwnowotworowe, gdyż zawierają takie substancje jak indole, glukozynolany i sulforafan. Ten ostatni związek wspomaga usuwanie z organizmu toksyn i substancji kancerogennych. Warzywo to jest przede wszystkim źródłem witaminy C oraz witamin z grupy B, w tym folianów szczególnie potrzebnych w pierwszych miesiącach ciazy. W brokulach znajduje się również makro. I mikroelementy, w tym, fosfor, wapn, magnez, zelazo, cynk, miec czy mangan. Mimo że brokule są raczej ciężkostrawne, ma ja wiele zalet. Przede wszystkim są produktem niskokalorycznym, 100 g brokulów to zaledwie 30 kcal, a wszystko za sprawa dużego udziału wody w całkowitej masie produktu. Co więcej, warzywo to świetnie nadaje się dla diabetyków gdyż jego indeks glikemiczny jest niski, i na 15. Jak ugotować brokuły? Brokule gotujemy około 10 minut, wrzucając je do wrzacej i osolonej wczesniej wody. Tyle samo czasu należy trzymać je w garnku na parze. Tak przyrzadzone są gotowe do spożycia. Jeśli chcemy poddawać je dalszej obróbce termicznej, np. zapiekając w piekarniku, Możemy lekko podgotować warzywo przez 3 do 5 minut. Brokule mogą stanowić zamiennik kalafiora do prostego dania z jeszcze z ziemniaków i jakiegoś mięsa. Świetnie nadaje się do różnego typu zapiekanek warzywnych, dobrze komponuje się z makaronami, ale również z kasza czy ryzem. Osoby lubiace kuchenne eksperymenty mogą pokusić się o przygotowanie muffinek. Przepisy omlet z brokulami i papryka umyty brokul. Jeden 1 dwa sztuki, pokroić na różyczki i gotować w osolonym w rzadku przez kilka minut. Z papryki wykroić miąższ i pokroić ją ja w paski. Wbić do miski sześć jajek i ubić je mikserem do uzyskania puszystej masy. Doprawić ja sola, pieprzem i slotka papryka. Na rozgrzane patelnie wylać masę, a następnie rozlożyć różyczki brokulów oraz paski papryki. Smazyc do momentu, a z omlet się zetnie. Rozwin mufin ze szpinakiem i brokulami. Cztery garście szpinaku sparzyć w wrzatkiem i odsaczyc na sitku. Kilka różyczek brokulów włożyć na 3 minuty do wrzacej, osolonej wody, a następnie odcedzić. Jeden cebulę i dwa zapki czosnku drobno posiekać, po czym ze szklic na patelni. Wrzucić do ich szpinak i wymieszać, lekko przestudzić. 4 jajka wbic do miski i ubic mikserem. Do przestudzonego szpinaku dodać brokule i 500 G twarosku. Całość doprawic do smaku i polaczyc z masa jajeczna. Rozlac do foremek i piec w rozgrzanym do 190 stopni Celsjusza piekarniku przez około 25 minut. Rozwin zapiekanka z brokulami 500 G makaronu typu kokardki ugotować według przepisu. Jeden male brokul podzielić na rózyczki i obgotować w osolonej wodzie. 50 G zultego. Twardego sera zetrzeć na tarce. Stogie sera mozzarella pokroić w drobne kawalki. Jeden cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na rozgrzanej patelni. Do rondelka wbić dwa jajka i dodać jeden szklankę smietany. Dokładnie wymieszać. Do zaroodpornego naczynia przelozyc ugotowany makaron, cebulkę, rózyczki brokulów i pokrojona mozzarella. Wszystko wymieszać. Następnie polać smietana z jajkami i posypać startym zultym serem. Piec w rozgrzanym do 160 stopni Celsjusza piekarniku przez około 20 minut. Rozwin zupa krem z brokulów Dwa kostki bulionu warzywnego rozpuścić w litrze gorącej wody. Jeden 2 dwa pora pokroić w kraski i zeszklić na masle wraz z drobno posiekany czosnkiem. Brokuły, dwa male sztuki, podzielić na rózyczki. Dodać do bulionu brokuły i por. Gotować około 15 minut, a następnie zmiksować. Doprawić do smaku przyprawami. Podawać z grzankami lub pestkami, dyni lub slonecznika. Rozwin salatka z brokulów z makaronem sojowym. Makaron sojowy przyrzadzić według przepisu na opakowaniu. Brokuły lekko podgotować w osolonej wodzie, ostudzić i podzielić na rózyczki. Ostudzony makaron umieścić w salaterce i dodać do niego brokuly, mały sloik marynowanych pieczarek oraz pokrojonego w kostkę ogórka. Zmieszać po trzy musztardy i majonezu. Dodać soli, i pieprz. Tak przygotowanym sosem polać salatkę. Rozwin salatka ziemniaczana z papryka i brokulami ziemniaki, pięć sztuk, ugotować w mundurkach, a następnie ostudzić. Obrad ze skórki i pokroić w talarki. Brokule lekko podgotować, ostudzić i podzielić na mniejsze czastki. Paprykę i trzy kiszone ogórki pokroić w kostkę, cebulę dymkę posiekac, odsaczyć groszek konserwowy. Ziemniaki i pozostale warzywa przelozyc do miski, a następnie polac sosem na bazie oleju, sześć lyzek, i musztardy, trzy lyzeczki. Doprawić sola i pieprzem do smaku. Wszystko wymieszac. Rozwin brokule z pełnoziarnistym makaronem. Paczkę razowego makaronu ugotować według przepisu na opakowaniu. Brokule lekko obgotować w osolonym wrzątku. W międzyczasie przygotować sos. W tym celu należy podgrzać w osobnym garnku 1 4 szklanki mleka, 4 łyżki śmietany i 40 g topionego serka. Na koniec dodac odrobinę soli, pieprzu i galki muszkatolowej. Makaronu mieścić w salaterce, dodać brokuły, a z polać sosem. Rozwin wielokolorowa salatka ugotować 300 g makaronu i przelozyc do salaterki. Dodac ugotowane wcześniej rózyczki brokulów, drobno pokrojone trzy pomidory i dwa zulte papryki oraz trochę czarnych oliwek, opcjonalnie. Przyprawić bazylia. Trzy lyski oleju polaczyc z sokiem z 1 cytryny i odrobina soli do smaku. Polac nim makaron z warzywami. Calos wstawić na dwa godziny do lodówki. Rozwin warzywa zapiekane z kasza jeczmienna przez kilka minut parzyc lozyczki brokulów z 1 malej sztuki. Jeden mala cebulę posiekac, a zabek czosnku przecisnąć przez praskę. Namoczyć kilka sztuk suszonych grzybów i pokroić je na mniejsze kawalki. Do ugotowanej wcześniej kaszy jeczmiennej, trzy szklanki, dodać brokuły. Grzyby, cebulę z czosnkiem, szklankę kukurydzy konserwowej lub zielonego groszku i lyskę pestek slonecznika. Wszystko dokładnie wymieszać i doprawić do smaku. Wlozyc do zaroodpornego naczynia i zapiekać w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 30 minut. Rozwin warzywa z patelni kilka rózyczek brokulów wlożyć na 3-4 minuty do wrzacej, osolonej wody, a następnie odcedzić. Obrac i pokroić w cwiartki 150G pieczarek, posiekać cebulę. Pokroić w paski dwa papryki. Na rozgrzana oliwę wrzucić cebulę i ja podsmazyc, a następnie dodać pieczarki i brokuly. Wsypać 1 szklankę ryzu, dodać odrobinę soli, pieprzu i szafranu, a następnie wlać dwa szklanki bulionu warzywnego. Dusić na malym ogniu, dodajac systematycznie bulion, kolejne dwa szklanki. W miarę jak będzie odparowywal. Podawac, gdy rys będzie miękki. Rozwindania z brokulów mogą być proste w przygotowaniu, ale wcale nie musza być nudne. Już niewielka ich ilość może urozmaicić danie. Warto częściej sięgać po brokule ze względu na ich właściwości odzywcze i niska wartość energetyczna produktu. Warzywa powinny znajdować się na naszym talerzu w każdym posilku. Zamiast pomidora czy ogórka można zatem sięgnąć czasem w po brokuly.